Hej, hej, moje kochane, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj, co my dzisiaj mamy, bo nawet nie wiem, o, dzieci są w szkole. Słuchajcie, mamy dzisiaj jeden open box. Nie, to już się nie prezenty, generalnie no prezent, ale nie od widzek. Tym razem pokażę wam, bo zasubskrybowałam pudełko z ciekawości. Inne znalazłam. Nie jest lekkie, więc spoko. Look Fantastic Beauty Box marzec 2016. Nie wiem, co się z nim znajduje, nic nie wiem, otwieram za chwilę z wami. Więc będzie open box. Postanowiłam dać szansę jeszcze jakiemuś pudełeczkowi. Wiecie, że odsubskrybowałam Birchboxa. Tak, SS-many. Mam też kartkę, w ogóle, dziewczyny, mam kartkę od Iwonki. Iwonko, po prostu masakra, naprawdę, zaskoczyłaś mnie nieziemsko. Także zaraz będę otwierać karteczkę, czyli już jest jedna od was. Tutaj mam do lifci, ale jak już otwieram wszystko, to wam powiem też. Nie wiem, ale to jest prawdopodobnie tak, to jest z Puerto del Carmen, czyli dla Oliwci od taty, czyli z Hiszpanii kartka, to od razu jak otwieram, to otwieram. I nie wiem, co zamówiłam. Coś tu przyszło i nie wiem, bo ja już pozapominałam, co ja już pozamawiałam, ale to jest chyba coś Malaysia International. I teraz zgłupiałam, bo nie wiem, co ja zamawiałam. Ja nie wiem, co to jest. Poczekajcie. Half. Nie wiem. No po prostu nie wiem, po prostu otworzę przy was i się dowiem. Bo nie wiem, ja już nie pamiętam, wiem, że zamawiałam coś tam jeszcze z tej AliExpress i czekałam te 2,5 tygodnia, teraz już chyba leci nawet trzeci i jeszcze chyba z 3 rzeczy do mnie przyszły, nie wiem, czy przyjdą, czy nie przyjdą, nie mam pojęcia, więc coś tutaj jest. Na pewno zamawiałam jeszcze od nich błyszczyk, którego też właśnie nie dostałam jeszcze do dzisiaj. Także cóż, tak, zaczynamy. Zacznę od kartki od Oliwii taty. Przypuszczam, że to chyba będzie świąteczna. Czekajcie, wziąłam sobie nożyczki. Także mamy dzisiaj znowu taki pocztowy filmik. Chyba świąteczna kartka, mi się wydaje, po prostu od taty. Wiem, że to jest jej, może nie powinnam, ale jak już tak otwieram te listy, to raczej żadnej takiej tajemnicy, wiecie, nie będzie. Tak, jak się nie myliłam. Czekajcie. Tak, tylko wam chociaż pokażę. Tak. Wishing you a very happy Easter, czyli po prostu kartka wesołych świąt, Wielkanocy, Wielkiej Nocy, przepraszam, smacznego jajka i mokrego dęgusa, życzy Łukasz i Ania, czyli od taty Oliwii i jego dziewczyny. Także karteczka dla Oliwci wędruje, więc tutaj odkładam kopertę, odłożę se tu. Dobra, nie mogę się doczekać, więc otwieram od Iwonki, ale po prostu mnie zaskoczyła, super. Super, 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 po prostu super. Jezu, masakra. Masakra. Z Iwonką też piszę, może nie aż tak często, z racji właśnie tego niestety czasu, braku czasu. Ale piszemy. Tak, znowu jakieś wiadomości. Jezu, jaka piękna, już widzę, czekajcie. Masakra, jakaś wypukła. O Jezu, jaka piękna jest. Zobaczcie w ogóle, jaka kartka. Dziewczyny, zobaczcie, muszę wam zbliżyć. Mam nadzieję, że widzicie. Zobaczcie, jaka urocza, taka kosmetyczna, taka sukieneczki i w ogóle, czekajcie, bo nie wiem, czy wy... czekajcie. Ale zaczepista, torebka, buciki, kapelusik, sukienka, torba, strój kąpielowy, zaczepista. Samych radosnych, słonecznych, pełnych szczęścia i miłości chwil. Niech uśmiech zawsze gości na twojej twarzy. Niech spełni się wszystko, o czym marzysz, a twoje życie... Niechaj będzie tak niesamowite i wyjątkowe jak ty. Masakra, kochana, chyba nie muszę nic dodawać. Nie zmieniaj się, Iwonka. Boże, Iwonko, bardzo ci dziękuję. Piękna jest kartka. Kartka jest cudowna. Cudowna. Śliczna, zobaczcie. Kartka wędruje tutaj koło moich dwóch już karteczek. Zaraz wam, teraz mogę wam pokazać. I tak stoi drugie tutaj pranie, ale nieważne. Zobaczcie, tutaj jest komoda. Czekajcie, gdzie to jest? Mam nadzieję, że widzicie. Jest komoda, są kartki koło świeczki i tam właśnie będzie druga kartka. Także mega, mega się cieszę. Bardzo ci dziękuję. Urodzinowa kartka. Super, śliczna jest. Iwonka, bardzo kochanie ci dziękuję. Zaraz w ogóle napiszę jeszcze tobie wiadomość prywatną, bo zanim zobaczysz ten filmik, no to już prędzej dostaniesz wiadomość. Bardzo ci z całego serducha ci dziękuję za kartkę, za pamięć, za gest, za wszystko. Dziękuję ci uprzejmie. Śliczna kartka.
Śliczna kartka. Kopertę odkładam, ale do Iwonki mam adres. Dobra, teraz otworzymy. Masakra, ale mnie zaskoczyła, nie? Teraz otwieramy to, co tutaj przyszło. Żeby się trochę ciepło zrobiło. Fajnie tak jest dostać od Was kartkę, naprawdę, bo to, tak jak mówię, no to, że piszemy z sobą na tym Messengerze, co to jest? No, to jest chyba właśnie ten błyszczyk. To, że piszemy ze sobą na tym Messengerze, to tak jak ktoś właśnie powiedział, to są takie, wiecie, to są takie nieżywe słowa. Znaczy żywe, bo też je piszecie ze serducha, ale wiecie, no do tego nie można tak uwiecznić. Ja jednak jestem taką, wiecie, taką osobą, że jakieś zdjęcie, tak jak właśnie mam Was na zdjęciach, no te zdjęcia już ze mną zostaną. Czy kiedyś będę nagrywała, czy nie będę nawet nagrywała, to Wy będziecie ze mną. Ja będę pamiętała, patrząc na zdjęcia, po prostu, że z Wami byłam, że byłyście ze mną, które z Was po prostu ile dla mnie znaczą i tak dalej, więc to są dla mnie takie żywe dowody i te kartki, po prostu te kartki, one po prostu, te Wasze kartki ze mną zostają. Ta od Gosieńki, od Kamili Urodzinowa, to wszystko ze mną zostanie, więc po prostu to jest dla mnie bezcenne. Bardzo, jeszcze raz bardzo Iwonka dziękuję. Przepiękne, dziękuję. Świetna kartka. Dobra. Masakra. Znowu fajnie zaczęłam dzień. No, tak mogę pracować właśnie, z takim nastrojem. No, mogę sprzątać, latać z tym mopem, będę się po prostu bliska, będzie mi się cieszyć. A, zapomniałam już wrażenia pokazać. Takie coś zamówione, zapomniałam, jak to wyglądało. Tak wygląda z AliExpress 01 Polish Lip Gloss. Fajne opakowanie. Dwoja? Nie wiem. Podobało mi się opakowanie, ze względu na opakowanie zamówiłam. Chciałam coś takiego nietypowego, więc jest. Śmieszne. Śmieszne, zobaczcie. Takie. Tak wygląda. Nie wiem, jak się coś zepsułam. Coś chyba zepsułam. Czekajcie, jest jakaś karteczka, to się to odkleja. Dziewczyny, nie wiem, jak się to otwiera. Ja jestem do bestiara, wiem. No, jak bała ze wsi normalnie. A nie, jak się to otwiera. A, chyba się odkleja, ale blondy. Spoko. A, w ogóle do góry nogami trzymam. Nie, nic się nie dzieje. Śmieszny róż. Taki sztuczny zapach, mam tu lusterko, mam jakiś balsam na ustach, więc mogę sobie pozwolić dziabnąć. Sobie Wam od razu, czekajcie, bo się naklejka przykleiła. Sobie Wam od razu test na żywo, zobaczcie. Tudum, tak to wygląda jak lakier generalnie, wygląda jak lakier do paznokci. No i ja bym się nie rozczarowała, ale chyba się rozczaruję, wiecie, takie mam przeczucie. Nie, nie wiem. Ale sztuczny posmak. Mega sztuczny. O Jezu. Uczucie jest takie, jakbyście smarowały jakąś wodą. Zrobię Wam słoicza na dłoni. No, takie bardzo, bardzo to jest wodniste. Nie wiem, powiem Wam coś więcej oczywiście za jakiś czas. Czekajcie, bo chyba sobie... Nie, no na ustach jest nawet spoko. Na ustach jest nawet spoko. Fajnie się świeci. Nie wiem, jak z utrzymaniem, kolorik wygląda tak. Nie wiem, no zużyję chyba. Jak mi coś nie wysypie, nie dostanę jakiegoś tutaj, jakiegoś, nie wiem, czegoś na ustach, to raczej to zużyję. Śmiesznie się aplikuje, bo czujecie, jakbyście nakładały wodę, natomiast pojawia się właśnie ten różowy kolor. Kolor mi się podoba, kolor naprawdę mi się podoba. Nie brudzi się, nie jest klejące. Nie czuję, że mam coś na ustach, naprawdę, takie dziwne uczucie, bardzo dziwne. Nie, zobaczymy, nic nie powiem, ale jeżeli chodzi o aplikację, jeżeli chodzi w ogóle o kolorek, zdecydowanie fajniejsza rzecz od na przykład właśnie tego z The Balm, co zamówiłam, i z tej paletki Naked. Z Naked postanowiłam, że nawet jeżeli ona pójdzie do Was do rozdania, to raczej chyba zrobię Wam taki test na żywo jednak, żebyście się przekonały może, o czym ja mówiłam, co miałam na myśli, mówiąc, że jednak nie jest dla mnie ta paletka. Ja nie powiedziałam, to jest bubel kosmetyczny. Dla mnie byłby to bubel z tego względu, że raczej bym jej nie używała. No dlaczego? Dlatego, że ja jednak już się maluję i jak potrzebuję szybko pomalować oko, nie mam czasu na pierdoły i malowanie się, wiecie, pędzelkiem i smarowanie, a ona jednak z tych jasnych odcieni naprawdę miała bardzo, bardzo, bardzo słaby pigment i oprócz tego się osypywała. Więc to mnie denerwuje, to jest dla mnie strata czasu. Natomiast dla dziewczyn, które zaczynają przygodę z make-upem, uważam, że jeden i drugi produkt naprawdę się sprawdzi. Więc dlatego dla mnie to może być bubel w sensie, że zakupiłam i nie będę używać. Ale nie jest to kosmetyk, który ja przekreślam i który, wiecie, no, który nie jest wart ceny. Bo może jest wart tej ceny, tylko po prostu nie dla mnie. Nie dla mnie, dla dziewczyn młodych, które zaczynają przygodę z make-upem, uważam, że spisze się świetnie.
Dlatego postanowiłam, że po prostu Wam może właśnie z jakieś 1-2 cienie na oko nałożę, pokażę Wam taki teścik, Wam malutki zrobię. Nie będę jej więcej dziabać, bo poleci do rozdania na 1000% dla Was, więc mam nadzieję, że wyląduje w dobrych rękach i że po prostu będziecie mogły Wy z niej skorzystać, bo szkoda po prostu pieniędzy, szkoda tego, żeby u mnie leżała, wygląda przepięknie. I wiecie, jak to jest użyć dwa cienie. No dwa cienie użyłam, ile tego cieniu ja zużyłam? Jak będę Wam robić test, to Wam pokażę, bo mam ją przygotowaną. Wygląda pięknie, jest naprawdę bardzo ładna i no i na pewno mam nadzieję, że Wam się przyda. Ale nie o tym, tutaj właśnie Wam teraz pokazywałam taki jakiś, nawet nie pamiętam ceny, jakiś pewnie z 1 dolar albo z 2 dolary, nie więcej. Więc taki oto śmieszny wzięłam sobie błyszczyk do ust. No już o nim zapomniałam, naprawdę. Kolory wydaje się spoko. Teraz widzę, że tak bardziej jakby zasechł. Zobaczymy. No powiem Wam, jak się tam utrzymuje i coś, czy coś mi tutaj nie powysypuje, bo czuć było taki w tym zapachu taką chemię. Colorful Lip Milk Mousse, czyli mleczny mus. No i właśnie tak czuć, taką lejącą się warstwę, jak nakładacie. Taką, śmiesznie to się nakłada, kompletnie nie jak błyszczyk, a zobaczcie, a jest kolorek. No nawet fajny. Ten produkt jest nawet spoko, jeżeli nic mi się nie stanie. Nawet jeżeli się zetrze, to też jest spoko, bo za taką cenę, żeby sobie poprawiać. Ładny kolor, fajnie wygląda na ustach, więc tu akurat muszę przyznać plusik. Tu plusik, 0,1 kolorek mam. Nie wiem nawet jaki to kolor, ale 0,1. Lip gloss. Ja na przykład mogę polecić, póki co mogę polecić. Więc to była ta rzecz. No i przejdźmy w końcu do open boxa. Do open boxa pozwolę się odsunąć. Wszystkie takie po prostu wiecie. Dobra, ja sobie tutaj pochaczę może nożyczkami, żebym sobie pazurów nie połamała. Czekajcie. Dobra, oderwałam. Oderwałam jakąś część. Ale ładne pudełko, piękne. Pudełko jest cudne. Tutaj uwaga do Glossy Boxa. No, bierz przykład. Glossy Box, bierz przykład. Wow, jeszcze masakra! Dziewczyny, już na razie mi się podoba. Jestem zaskoczona. Jestem pozytywnie zaskoczona pierwszą rzeczą. Zobaczcie. Tara! Jest L. Jest po prostu wiosenny fashion, springfashionl.com, aprilowy odcinek L. No po prostu mega, super. To już mi się bardzo podoba. Jest to na pewno ode mnie plusik dla pudełka. Jest czasopismo, świetna sprawa. Bardzo miło zaskoczona jestem. Zobaczcie, jakie piękne jest pudełko. Nie jest już takie ciężkie, czyli to ta gazetka, ale pudełko wygląda przecudnie, przyznajcie. Tak wygląda Destination Beauty Look Fantastic. Nie jest ciężkie, więc nie wiem, czy to będą same próbeczki. Zobaczymy. Zapłaciłam za nie 15 funtów, o ile się nie mylę. Chyba tak, 15 funtów kosztuje subskrypcja. Czekajcie, wezmę sobie łyczkę kawy. Błyszczyk odbija się na szklance, jak większość. Dobra, 15 funtów to już powiedziałam. Ja wzięłam miesięczne, nie te co 3 miesiące i wow, jakie fajne. Hash Elf Explorer. Oh darling, let's be adventurous. Fajne. Super, zobaczcie. Tu jest taka sentencja fajna. Pudełko jest piękne, pudełko jest cudne. Pudełko zostawiam, jest zaczepiste. Uwielbiam pudełka, jak są takie jakieś właśnie kolorowe. Jedziemy. Fioletowe, tu pokazałam, naklejka. Co mamy? Książeczkę i tu chyba będą... Nie, nie wiem, co tu będzie. Nie, to nie są te kosmetyki chyba, co są w środku. Jest jakaś książeczka, zobaczcie, jest taka książeczka. I jest tutaj sporo kosmetyków. What's in the box? Tak, nie patrzę. Wam pokażę pierwszym. What's in the box? Ja nie będę widziała, zobaczcie. Tak się prezentuje książeczka, mam nadzieję, że widzicie. Więc jest troszeczkę do poczytania. Super sprawa. Ja uwielbiam coś takiego, uwielbiam. Dobra. No i powiem Wam, że na pierwszy rzut oka jest ok. Na razie jest ok. Więc jeżeli zaraz sprawdzę, otwieram i coś mnie tu zaskoczy, na razie mi się podoba, widzę, że są małe, co prawda, zobaczcie, tak wygląda, nie jest tego dużo, więcej jest chyba próbek niż jakichś tych, ale no dobra, pierwsza rzecz. Nuxe, znowu to skądś kojarzę, coś chyba ostatnio też było w Glossy Boxie, czy ja w TK Maxie kupiłam, nie kojarzę, czekajcie, bo na którą stronę muszę tu... Gdzie jest ten Nuxe jakieś? To nie jest to, to nie jest to. Gdzie to jest? Jest. To ile tych rzeczy tutaj dają w tym pudełku? Nawet wiecie co, nawet nie doczytałam, ale to jest więcej niż 4-5. Naprawdę więcej niż 4-5 rzeczy.
Razem z Wami jestem teraz w emocjach, tak Wam powiem. Naprawdę, wszystko dzieje się na żywo. Jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 rzeczy jest tutaj, jeżeli chodzi o obrazek, takich jakby wymienionych, co w pudełku. Więc jestem w szoku. Jestem w szoku, bo myślałam, że 5. Może też dlatego są takie malutkie. Dobra, pierwsza to jest Nuxe i on jest tutaj na tej drugiej stronie. Znajduje się tutaj, na tej drugiej stronie. Co to takiego? Creme Prodi, nie wiem jak się to czyta, to jest coś po francusku. Antioxidant, antistress, o, coś antystresowe, czyli na zmęczenie. Nawilżający chyba krem po prostu na twarz albo pod oczy, jeszcze nie wiem. Apply in the morning, face and neck, czyli po prostu no, nakładać rano na twarz i na szyję. Super, czyli taki na zmęczoną, po prostu do zmęczonej twarzy. Tylko co mnie tu dziwi? Ale ładnie pachnie. Oj, trochę mi tu wyciekło. Poczekajcie, go wciągnę. Wciągnę go. Wciągnę, żeby mi się nie zmarnował, bo ładnie pachnie. Nuxe, na pewno to kojarzę. To jest jakiś chyba organiczny, mi się wydaje. Wiecie co, jest takie też drzewko. Narysowane, made in France, czyli francuskie. Czekajcie, aż kurde wziąłem za... Ale fajny, fajny, nie lubię wodnistej konsystencji, on jest taki kremowy. Bardzo fajnie pachnie, super pachnie, pięknie pachnie. Co to takiego? Ale wiecie co, właśnie tu mnie tylko ten dziwi, że cen nie piszą. Nie widzę ceny, kompletnie nie widzę ceny. Jest Nuxe Top Tip. Na oczyszczoną rano, na oczyszczoną skórę nałożyć ten krem na twarz i na szyję, wmasować w skórę. No i to wszystko, tylko nie ma nic o cenach, nic kompletnie. Dziewczyny, kompletnie nic nie ma o cenach, więc tego nie rozumiem, bo nie jestem w stanie stwierdzić po prostu. A tu znowu chyba jest też, nie wiem, sleep balm. Tu opisują, muszę dojść o co chodzi. Wspaniale pachnie ten krem, więc na 1000% użyję. Nieważne, że jest tu 15 ml, użyję na bank. Jest piękny. Gładka taka skóra. Pachnie owocowo i ziołowo. Ale nie ma tego takiego, co ja nazywam gliceryną. Nie wiem, czemu ja się uparłam gliceryny. Pewnie chodzi mi zupełnie o coś innego. Pewnie chodzi mi o jakieś granium, czy nie wiem co. Ale to tym nie pachnie. To pachnie, nie wiem, Jezu. To pachnie ziołowo, ale owocowo też. Tak jakby było, nie wiem, jak mamy herbatę zielona herbata z cytryną. To mniej więcej takie połączenie. Tak Wam powiem. Bardzo fajny zapach, świetny krem. Na pewno go wykorzystam na 1000%. Nie mam ceny, nie mogę powiedzieć Wam ceny. No tego nie rozumiem. Czemu nie ma cen? I tu w żadnym tym z produktów nie ma. Jest tego już napisane top tip. Top tip. To po prostu tyle na ten temat. Dobra, kolejne dwie saszetki. Czekajcie, szukam ich w książeczce. Szukam i nie mogę znaleźć. Nie rozumiem trochę pudełka już. Nie kumam, bez kitu. Nie wiem, czy to dali po prostu za free, bo nic o tym nie widzę. Czekajcie, bo ja albo jestem ślepa, albo naprawdę jest coś nie tego. No nie ma. Nie ma nigdzie. Nie ma. Dziewczyny, nie wiem o co chodzi. Ratunku. Więc nie wiem, czy mają tendencję. Później to dopiero poczytam, nie chcę tracić teraz czasu na wizji. Po prostu wrzucili mi Emergence Energy Realize and Immunity Support. Czyli po prostu taki ten musujący do picia naturalny smak, kofeina free, czyli bez kofeiny, witamina C. Po prostu stwierdzili, że... Czekajcie. No po prostu stwierdzili, że chyba potrzebuje witamin, co dla mnie jest naprawdę świetną sprawą. Zaskoczona jestem bardzo, bo nie ma tego w tym, więc nie wiem, czy dali, zobaczcie, dwie saszetki witamina C. Ja się cieszę, bo ja lubię taki, ja piłam kiedyś w ogóle Plusz Aktiv, potem piłam Calcium, piłam jeszcze witaminę też C, multivitaminę, więc ja lubię takie rzeczy. Nawet zobaczcie, tutaj akurat sobie wziąłam się waniliowe mleczko z proteinami, także też popijam, piję do tego kawę, więc mieszanka nie dzwonię. Smacznej kawusi Wam życzę. No, także dostałam dwie saszetki witaminy C. Zaraz zobaczę, ile będzie wszystkich łącznie rzeczy, więc się dowiem, skąd to się tu wzięło. Dobra, dalej. Jestem póki co pozytywnie zaskoczona. Tyle Wam powiem. Jeżeli chodzi o to pudełeczko, naprawdę. Kaudalie, nie wiem jak się to czyta. Znowu, micelar, super! Super, micelarna czyszcząca woda, dziewczyny.
organiczna jeszcze, organic grape water, czyli organiczna woda z winogron i rumianek. No po prostu super. Czekajcie. Fajnie pachnie. Czekajcie. Muszę, ja wszystko muszę wyniuchać. Super pachnie. Bardziej chyba rumiankiem niż tym, niż winogronem. Super, ekstra. 0%, zaraz wam powiem, poczekajcie. Gdzie tu jest? Tu jest. 50 ml. 50 ml, czekajcie, aż wam pokażę. O, tak wygląda. Tak wygląda. I ona tutaj, poczekajcie, czy ona tutaj jest w gazetce, czy też jej nie ma, bo ja trochę nie kumam właśnie tylko tego w gazetce. Jest ona. Jest ta woda. Why we love it? Dlaczego my to kochamy? Micelarna woda czyszcząca. I jest tylko napisane, jak ją stosować. Nie ma nic o cenach, więc to jest takie inne pudełko chyba jakieś. Więc będę musiała chyba wszystko online wyszukać. To wam wtedy dopiero pod filmikiem będę mogła napisać, jeżeli oczywiście będziecie czymkolwiek zainteresowane. Super fajna woda, micelarna, organiczna, też coś fajnego dla Malibu. Malibu, zobacz. No, jak będziesz miała ochotę, to pisz mi, ja ci opiszę, o co chodzi. Myślę, że oba produkty u ciebie by się raczej spisały, i ten kremik, i to. Takie organiczne trochę rzeczy, super. Dalej, też pierwszy raz to widzę na oczy. Takie naprawdę nowe rzeczy widzę. Kore, nie wiem jak się, to jest wszystko francuskie, dziewczyny, więc nie wiem jak się to czyta. Maska nawilżająca, moisturizing mask. Do każdego rodzaju, do każdego typu cery, czyli jakaś maseczka do twarzy chyba. No, ona jest taka bardzo nawilżająca, rozświetlająca i tak dalej. Nałożyć na suchą twarz, zostawić na 15-20 minut, spłukać i używać stosować 1-2 razy w tygodniu. Takie coś, po prostu, maseczka. Może maseczki jest mało, ale na 2 razy, na 1000%, na 3 razy gdzieś jakoś wykorzystam. Ale będzie, ale jest taka gęsta. Jest naprawdę gęsta, czekajcie. Bardzo delikatnie pachnie. Fajne te zapachy. Bardzo mi się podobają te zapachy. Delikatny taki, nie wiem, bardziej chyba kwiatowy. Nie wiem, super. Super, super, super. Taka oto maseczka. O, taka oto maseczka, dziewczyny, do twarzy. Taka oto kolejna rzecz, bardzo fajna, ale powiem wam, że albo to mam, albo miałam, albo teraz nie pamiętam, ale wiem, że chciałam to kupić, więc na pewno mi przypomnicie. Dobra, na razie jeszcze zostanę z tym zoomem, zobaczcie. Z Revlonu. Chciałam powiedzieć, dajcie mi znać, czy mam. Dobra jestem, nie? No, ale możecie mi dać znać, czy to mam, bo może wy będziecie pamiętać z jakiegoś holu. Ja wiem, że to chciałam kupić i teraz po prostu zgłupiałam, czy ja to kupiłam, czy to mam, czy tego nie mam. Ja po prostu mam za dużo, naprawdę, i nie pamiętam. Więc prawdopodobnie chciałam to mieć i ja chyba to mam. Czekajcie, ja sprawdzę, bo mnie to męczy, a mam tutaj kosmetyki. No i jestem z powrotem i się okazało, że mam, tylko dziewczyny mam, przepraszam, w innym kolorze, zobaczcie. Super, bo to jest ten też, co się nad nim wahałam, więc oni po prostu byli chyba ze mną w Super Dragu, bo się okazuje, że ja ten produkt mam, tylko ja mam w tym kolorze, dostałam w tym i nad tym się też wahałam, więc super, po prostu super. To nie było tanie, to było coś koło 7-8 funtów, dziewczyny, więc super. A pudełko jest 15 plus te tutaj już rzeczy. Ja już jestem zadowolona. Revlon Color Burst, balsam do ust, taki jakby lakierowy. No, i tu jest kolorek 105, to jest, no to jest ten, co też się zastanawiałam. To jest taki, bardzo jasny, delikatny, widzicie, taki jakby brzoskwinkowy nawet. Nie będę nakładać, bo mam to jeszcze teraz na ustach. Fajnie to zaschło, podoba mi się nawet to z tego AliExpress. Także super, po prostu super, z Revlonu, ekstra, bardzo się cieszę. Ja mam ten taki, widzicie, ja mam ten ciemniejszy i ja mam ten kolorek. Natomiast tak jak mówię, nad tamtym też się zastanawiałam. Pięknie pachną. Ten właśnie, który ja mam, jest z tym takim efektem miętowym, czyli z tym posmakiem mięty. Ten nie wiem. Ten tak mniej. Ten trochę mniej, ale też czuję miętę, więc chyba też będzie miętowy. Super. Po prostu ekstra, naprawdę. Oba produkty super. Nie wiem tylko, czy ten nie będzie za jasny jednak. Dajcie mi znać, zobaczcie. Jeżeli będzie za jasny, powędruję do was. Tak na 1000%. No, wciach, ramcia, ewentualnie, tak jak mówię, spróbuję raz. Jeżeli okaże się u mnie po prostu za jasny do mojej karnacji, cery i w ogóle, powędruję do was. Bardzo fajny produkt, bardzo mi się podoba. Więc kolejna rzecz fajna. Jedziemy dalej.
I to było jeszcze pudełeczko, jest napisane, że ten Revlon, czyli właśnie ten produkt, just launched, czyli po prostu dopiero wystartował, czyli chyba to jest właśnie dopiero jako nowość na rynku. Tak, kotek mi tutaj wskoczył, więc niech sobie tutaj siedzi. Co, Laluś? Chodź, pokaż się wszystkim, chodź. No, pokaż się tutaj, jak przyszłaś do mnie, no. Będziemy oglądać pudełko, tak? Będziemy oglądać pudełko, tak? Laluś, powiedz dzień dobry. No. Lala chodzi, miał, czy wszystkie koty moje mają teraz ruje i po prostu nadstawiają kuperki. Widzicie, ogon? Fruwający ogon, fruwający ogon. Dobra, kolejna rzecz, dziewczyny. Naprawdę jestem zadowolona z pudełka. No, po prostu jestem zadowolona. Pudełko ma ode mnie plusa już na starcie. Co to jest? Pierwsza pomoc beauty. First Aid Beauty, czyli pierwsza pomoc Ultra Repair Cream, czyli jakiś naprawczy, intensywnie nawilżający naprawczy krem do twarzy. Pierwszy raz to widzę w ogóle. Fajnie wygląda, nie wiem czemu mi się z cyrkiem kojarzy. Allergy Tested. O, bezzapachowy. Znowu coś, Pani, bo dla Ciebie. Kochana, zastanów się nad subskrypcją tego pudełka. Bez kitu. Nie wiem, czemu chciałam wąchać, jak piszę bezzapachowy. No, trochę pachnie. Nie wiem, albo ja już czuję to wszystko, to co tutaj miałam poprzednie. Także Asia, kuchnij sobie na to pudełko, ja Ci później też podeślę linka, bo fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy, 15 funtów, kurde, super. Zobaczymy. Wiecie, co tutaj jest napisane? Nałożyć w razie potrzeby od głowy do stóp. No, każdego dnia, czyli to jest chyba do całego ciała. To jest chyba do całego po prostu ciała. Ultra Repair Cream. Tak mi się wydaje, że to jest do całego ciała, dziewczyny. Nie ma nic o cenie, nic tutaj nie ma. Taki oto kremik, więc super, ile jego jest? Jego jest, dziewczyny, 28,3 grama. Nie jest mało, jeżeli chodzi o całe ciało, to może zużyłabym tą tubkę, a jeżeli jest wydajny, no to na dwa razy. Ale i tak fajnie, bo przetestuję coś nowego. I dziewczyny, ostatnia rzecz, tak, poza tymi tutaj sznurkami takimi fajnymi, fioletowymi, świetny kolor, superowy kolor, lubię taki kolor. Pędzelek, widziałam te pędzelki, są one, te w ogóle te stoisko to jest, jak to jest? Lotti London, to stoisko jest w Superdrugu. Pierwsze, co tam przykuło moją uwagę, to właśnie pędzelki. Nie są tanie i powiem Wam, że jeszcze przykuło moją uwagę właśnie masełka do ust, takie jak EOSy. I one są tam po chyba 6 funtów, więc też nie mało. Także Lotti London, Blend in Brush. Super, pędzelek po prostu do blendowania. Po prostu buenos dias, senoritas. Naprawdę muchas gracias. Tutaj macie narysowane, jakie jeszcze są pędzelki. Czekajcie. O, takie jeszcze macie pędzelki i ja chyba teraz mam ten właśnie żółty. Spodziewałam się tak szybko tego pudełka. Prawda jest taka, że trochę zapomniałam, że je w ogóle zasubskrybowałam, naprawdę. Ale super, poczekajcie, bo chcę jeszcze wyjąć ten pędzelek do blendowania. Ciekawa jestem, czy się spisze fajnie. Ja ostatnio blenduję tym z jakiejś paletki, chyba z Naked którejś. Czekajcie, powiem Wam coś więcej. No, mięciutki, znaczy jest mięciutki, ale jest mocno zbity, przez co jest taki, no nie wiem, ale chyba taki musi być do blendowania, co dziewczyny, ja nie wiem, nie znam się. Jest mięciutki, ale bardzo mocno zbity, taki jest, wiecie, nie rozchodzi mi się, ale chyba do blendowania to właśnie nie może się rozchodzić, nie? Nie wiem, dajcie mi znać. Lotti London, po prostu pędzelek, super. Czyli ile rzeczy, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Generalnie jest 6. I te dwie saszetki, o których nie ma w ogóle mowy, więc... Także tak się prezentowało moje pudełeczko Beauty Box marcowy edycja LF Explorer. Tak się nazywa. Zobaczcie, tak to wygląda. Także ogólnie super, też nie ma nic o czasopiśmie. Cieszę się bardzo, że dali czasopismo. Super, L. Przejrzę sobie na 1000%. Jeżeli chodzi, póki co jestem zadowolona ogólnie z produktu, więc jest bardzo fajna rzecz.
No i tak wyglądało pudełeczko, właśnie te nowe. Jeżeli chodzi ogólnie o moje takie wrażenie, będę subskrybowała póki co dalej. Pudełko mi się naprawdę podoba, jeżeli to wygląda przepięknie, uwielbiam taki design pudełka, też uwielbiam. Tak jak Kasia Siarka mówiła, że bardzo lubi i ma szał na kosmetyczki i że w każdym pomieszczeniu ma kosmetyczki, tak u mnie w każdym pomieszczeniu są pudełka, pudełeczka, pudełeczunia i w ogóle. No. Tutaj nawet stoją dwa, tutaj jeszcze są dwa w ogóle od Moniczki, stoją, postawione sobie koło siebie. Tam jakieś pudełka, wszędzie mam pudełka, po prostu jakaś masa, nie? Nie masa, tylko masakra. No i tu jeszcze pudełko, też zostawię je, bo jak będę chciała Wam coś wysyłać, to zawsze to pudełko, nie? Zawsze jest pod ręką, także naklejka jest nieistotna i tak zawsze obklejam pudełka, więc spoko i właśnie stąd się biorą u mnie pudełka. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęconą chwilę. Niedługo się będę, jeszcze mi została godzinka, pół godziny minęło. Będę się zaraz zbierać, lecę, nie będzie mnie niedługo będę z powrotem. Ej co? Iwonko, słońce moje, ty najdroższe, dziękuję Ci przepięknie za kartkę. Kartka jest urocza, urocza, po prostu urocza, za chwilę ją tam stawiam. Łukaszowi dziękuję za kartkę dla Oliwci. To nie ma nic wspólnego z YouTube'em, ale jak otwieram kartki, no to poleciałam po całości. Więc to tak, jeżeli chodzi o pudełko, mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Póki co jest warte 15 funtów, do tego mamy L. Samo L chyba, jeżeli chodzi o sklep, to kosztuje, mamy tu cenę 4,10. 4,10, bo jest to jakaś, widzę, jest tutaj jakieś straszne grube TL, naprawdę. Szkoda, że nie ma, tylko tutaj właśnie tak sobie przejrzałam i nic nie widzę. Nie ma generalnie próbek, szkoda, to szkoda. Ale spoko, tu jest ta gazetka, też ją przejrzę, coś jest o kosmetykach. Voilà! Jestem zadowolona. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się wszystko tutaj podobało. Nie wiem, co mam powiedzieć. No po prostu co, za kartki podziękowałam. I dlatego nagrałam. Open Boxa Wam otworzyłam. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeżeli macie jakiekolwiek zapytania odnośnie produktów, piszcie mi pod filmem. Jeżeli będziecie bardzo chciały i będziecie zainteresowane cenami, również mnie pytajcie. Znajdę dla Was ceny. Nie ma problemu. Wygrzebię, po prostu wpiszę z Googlem, pogadam i po prostu Google'a zapytam. Więc to na tyle. Bardzo dziękuję. Piszcie wszystko w komentarzach, lajkujcie oczywiście, jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę. No i co? Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta. I będę się z Wami żegnać. Wgrywam Wam właśnie dwa filmy. Jeden na dzień, jeden na dzień śniadanie, drugi będzie na po obiad albo na kolację. Jeszcze nie wiem. Stado buziaczków, trzymajcie się cieplutko. Bajo!